Witam moi drodzy, a dzisiaj nieco inaczej, bo i okazja jest wyjątkowa. Już za chwilę pierwsza recenzja książki Huberta Kęskiej pod tytułem Zrozumieć boks. Zapraszam, Marcin Jarzyna. Jak już zapewne wiecie, po drodze jest mi z literaturą sportową, w szczególności literaturą bokserską i muszę wam powiedzieć, że na przestrzeni ostatnich kilku lat miałem okazję przeczytać sporo takich absolutnie unikatowych książek, publikacji, reportaży, podręczników, no i oczywiście stos prac badawczo-naukowych wielu znanych na całym świecie socjologów, psychologów sportowych, a także filozofów zajmujących się boksem i pokazującym go z nieco szerszej perspektywy, ukazującym całą jego złożoność i przede wszystkim wielopłaszczyznowość. Wiele z takich prawdziwych perełek trafiło do mnie dzięki uprzejmości Pawła Worobieja, którego koniecznie musicie sprawdzić na Facebooku, kto jeszcze nie widział. Paweł to jeden z największych kolekcjonerów w Polsce rękawic i publicystyki bokserskiej, do tego też malarz, który naprawdę maluje wyjątkowe prace. I tak naprawdę dzięki niemu mogłem przeczytać sporo tych absolutnie wyjątkowych książek, do których większość nie będzie miała w ogóle dostępu, bo są one bardzo trudno dostępne i są praktycznie w kilku egzemplarzach, także jestem mu za to bardzo, bardzo wdzięczny. To także dzięki Pawłowi miałem okazję poznać Huberta podczas wspólnej dyskusji na temat właśnie antycznego boksu. Stamtąd wyszliśmy, doszliśmy aż do czasów nowożytnych i poruszyliśmy kwestię zasad Markiza z Queensberry. I to właśnie wtedy otrzymałem książkę Zrozumieć boks. Nie będę ukrywał, po swoich dotychczasowych doświadczeniach z ogólnodostępną polską publicystyką bokserską ostatnich 20-30 lat byłem nieco sceptycznie nastawiony. Bo przecież większość dostępnych dzisiaj książek na półkach to dość mocno wyeksploatowane biografie, często naznaczone tak zwaną klątwą copywritingu. Są to treści zaczerpnięte lub powielane z wcześniejszych książek i nastawione na taką zwykłą rewelację. Uznałbym to za taką stricte literaturę rozrywkową bardziej nawet niż sportową. Typowa literatura rozrywkowa, w której próżno szukać oryginalności, głębszych treści i wyszukanych metafor. A już na pewno jest tam niewiele o tym, dlaczego i po co ludzie wchodzą do ringu. Dlatego tym bardziej nie mogę wyjść z podziwu i już teraz mogę powiedzieć, że jest to trochę taki biały kruk na naszym rynku i wierzę, że wartość tej książki z każdym rokiem będzie rosnąć. Zrozumieć boks to zbiór 31 unikalnych, bardzo szczerych i bardzo różnych wywiadów z ludźmi silnie przywiązanymi do walki w ringu. Każdy z wywiadów to zupełnie inna historia, inne doświadczenia i inne zaskakujące i dające do myślenia wnioski. Chwilami lekka i przyjemna, częściej gorzka, bolesna i pozostawiająca poczucie niesprawiedliwości, zupełnie jak zawodowy boks. Ta książka łamie też wiele stereotypów i pokazuje ludzi z pierwszej linii frontu. Ludzi inteligentnych, odważnych, upartych, bardzo pracowitych i zdolnych do bardzo wartościowych przemyśleń. Wypowiedź Iwony Guzowskiej na temat kryzysu męskości z pewnością skłoni kilku chłopców do namysłu i być może nawet zmieni ich garderobę. Może chłopaki zrzucą leginsy i zarzucą dresy albo spodenki treningowe. Może odważą się zrzucić stringi i założyć bokserki. Kto wie? Zagłębiając się dalej w treść, z pewnością natrafimy na jedną bardzo fajną wypowiedź Roberta Talarka na temat wartości wiedzy i roli edukacji w społeczeństwie. Powiem wam, że coś wspaniałego. To kolejny diament do wykopania przez czytelnika, a tych diamentów jest, powiem wam, zdecydowanie więcej. A to wszystko to zaledwie 1% wartościowej treści, na którą z pewnością natraficie w tej książce. Powiem wam, że jestem bardzo miło zaskoczony, bo mogłem poznać znane mi osoby z zupełnie innej strony. Natrafiłem na bardzo wiele osobistych wypowiedzi, mogłem poznać ich motywacje i lepiej zrozumieć po co i dlaczego wychodzą do ringu, a przecież każdy z nas ma inne powody, dlaczego wchodzi do ringu. Mało tego, kilka nazwisk zupełnie nic mi nie mówiło albo bardzo niewiele. Mówiąc wprost, zostałem zaskoczony w tym oczywistym świecie, w którym już wszyscy wszystko wiedzą, wszyscy wszystko widzieli, wszystko zostało napisane i wypowiedziane. Otóż nie!
I powiem Wam, że to nie lada sztuka, żeby zatrzymać dzisiaj kogoś, szczególnie przy książce, dłużej niż na 60 sekund i wzbudzić jego zainteresowanie. A Hubertowi to się udało. Ja z tą książką spędziłem trochę czasu i muszę Wam powiedzieć, że chętnie wrócę do kilku wypowiedzi i chciałbym napisać kilka dłuższych tekstów w oparciu o właśnie tych kilka bardzo ciekawych wypowiedzi, ale na to jeszcze przyjdzie czas. Pożyjemy, zobaczymy. Wracając do książki, no to niewątpliwie trzeba przyznać, że autor to wnikliwy obserwator, baczny słuchacz i po prostu inteligentny facet, profesjonalnie przygotowany do wywiadu. Hubert podjął się niełatwego zadania, próbując zrozumieć Box, ale trzeba przyznać, że mu się to udało. Czytelnicy po przeczytaniu tej książki zdecydowanie bardziej zrozumieją Box. I niech zachętą do zakupu tej książki będą słowa dedykacji, która jest w moim egzemplarzu, a brzmi ona tak. Żeby zrozumieć Box, trzeba zrozumieć ludzi, którzy walczą. I to jest prawda, moi drodzy. Piękne. Uważam, że każdy, kto mówi, że jest kibicem, fanem, koneserem boksu, powinien tą książkę mieć na swojej półce. Żadnych wymówek, koniec, kropka. W opisie filmu, gdzieś tam na dole, będziecie mogli znaleźć link bezpośrednio do sklepu, gdzie będziecie mogli książkę tą nabyć, do czego Was bardzo zachęcam. Ja swoje dwa egzemplarze rozlosuję wśród obserwujących, także zachęcam Was do pozostawienia komentarzu pod filmem. Drogą losowania, czy po prostu na chybił trafił, będzie prościej. Wybiorę dwa nazwiska i książeczki lecą w Polskę, a może nawet i za granicę. A póki co życzę Wam dużo zdrówka, radości z treningu, braku kontuzji. No i żebyście byli zdrowi, to jest najważniejsze. Resztą się zajmiemy. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego, do zobaczenia, trzymajcie się, hej!